To była dla mnie wielka chwila wtedy, kiedy padła prośba o to, żeby przyjść i pomagać, prawda, przy szczepieniu, które okazało się bardzo ważne. Nie było chwili zastanowienia. Żeby wyobrazić sobie tę sytuację, z którymi też musieli się zmierzyć właśnie wolontariusze w dużej liczbie. Tam było kilkadziesiąt, pod 100 osób prawdopodobnie w sumie, które się przewinęło przez ten toropol. Pamiętajcie Państwo, że to było 43 dni, z czego 21 dni rzeczywiście przyjmowaliśmy pacjentów. Średnio 600 osób dziennie, w sumie zaszczepionych ponad 12 tysięcy osób. Sytuacje, kiedy przyjeżdżały spóźnione szczepionki, tak zwane, i był moment, kiedy trzeba było błyskawicznie w ciągu 4-5 godzin tak zorganizować ten ruch, żeby można było zaszczepić 500 osób. To naprawdę było duże przedsięwzięcie i bez tych osób nie dalibyśmy rady. Znaleźć kogoś, żeby tak bezinteresownie pomagał, wcale nie jest łatwo, a znaleźć, żeby pomagał jeszcze w czasie epidemii, pandemii, w czasie takim, w którym łatwo się jest zarazić śmiertelną chorobą nawet, jest dopiero wielkim wyczynem. Więc bardzo się cieszymy z tego, że Opolu ma tylu wspaniałych mieszkańców, którzy zaangażowali się w pomoc i robią coś dla innych. Bo to wybitne, wyjątkowe osoby, które dają z siebie nawet w trudnych czasach to, co mają najlepszego. Decyzja była bardzo szybka, nie było się nad czym zastanawiać. Trzeba pomóc, pomagamy. A faktycznie razem idziemy przez życie. W trudnych chwilach też. To była bardziej decyzja pana czy małżonki? Tym razem to była decyzja faktycznie żony, bo ona miała pierwszy kontakt z Centrum Seniora. Jeżeli pojawiła się tylko informacja, że są potrzebni wolontariusze do pomocy, to jak najbardziej żeśmy to szybko zaakceptowali i wyszliśmy z naszą propozycją pomocy. Jeżeli tylko czas nam pozwalał zawodowo i siły, bo to też wiąże się z pewnym wysiłkiem, to oczywiście deklarowaliśmy swoją pomoc. Prawda jest taka, że te osoby praktycznie same organizowały ten element doprowadzenia pacjenta, osoby na szczepienie. Także to było dla nas niezwykle cenne i ważne i też myśmy nawet sobie nie zdawali sprawy, że takie będą problemy, a oni sobie świetnie z tym poradzili. Ludzie byli podenerwowani samym właśnie szczepieniem, tym miejscem, gdzie się znaleźli, byli podenerwowani. I też nieraz dochodziło do kłótni, przepychanek, bo chcieli jak najszybciej mieć, jak gdyby z głowy to szczepienie, wyjść stamtąd. A niektórzy się po prostu bali. Zwyczajnie po ludzku się bali. Wtedy trzeba było z nimi porozmawiać. A my z uśmiechem podchodziliśmy, zapraszaliśmy ludzie. Coś miłego się powiedziało, coś wesołego. Ludzie pełni otuchy wchodzili i ja uważam, że to jest wielka rzecz i zrobiłam to dla swoich dzieci, dla swoich wnuków. Człowiek się mobilizuje, troszeczkę adrenaliny i chyba nie jest to aż tak męczące. To nie był jak gdyby wysiłek fizyczny jakoś bardzo. Bardziej kwestia opanowania organizacyjnego tego wszystkiego, pokierowania ludźmi właśnie, pomocy im. Trzeba dawać dobry przykład i wcale nie jest łatwo w tym wolontariacie tego przykładu dawać, więc bardzo się cieszę, że widać jednak, że przechodzi pałeczkę z pokolenia na pokolenie. Tak się cieszę, że tyle ludzi młodych właśnie garnie się do tego i chce pomagać. Szczególnie właśnie, że dużo młodych osób żeśmy widzieli wśród nas, także to daje nadzieję. Piękne i budujące. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona i zbudowana tym, co zobaczyłam. No najważniejszy jak gdyby podziękowaniem to zawsze było uśmiech tych, którzy przyszli, podziękowali, że mogli na nas liczyć i to było chyba najważniejsze.